Witam. Dziś opowiem wam o motocyklu wyjątkowym. I to wyjątkowym z wielu powodów. Jest to dokładnie ten egzemplarz, który znalazł się na okładce naszego pierwszego wydania w 2018 roku. Wyjątkowy, po raz pierwszy. Brytyjska firma powstała w 1912 roku, Watsonian Squire, zajmująca się produkcją wózków bocznych do motocykli. Od tamtego czasu ta firma istnieje do dzisiaj. W pewnym okresie była też dealerem Enfielda w Wielkiej Brytanii. Wówczas to Norman Hyde zaproponował, by zbudować rasowego cafe racera, takiego, jakie były znane na ulicach Wielkiej Brytanii w latach 60., 70., żeby był po prostu kwintesencją tego właśnie stylu. Przyjrzano się motocyklom, które w tamtym czasie produkował Royal Enfield i wybór upadł na model Electra. Co zrobiono? Wzięto model Electra i zdemontowano z niego siedzenie, zbiornik paliwa, układ wydechowy. To wszystko, co kierownica, to wszystko, co decyduje o charakterze motocykla. Skonstruowano te elementy od nowa. Wykonano aluminiowe, polerowane zbiorniki paliwa, które są ręcznie spawane. Wykonano ręcznie nową ramę siedzenia, nowy tak zwany zadupek. Założono kierownicę typu Ace Bar. Założono też wydech a la Gold Star. Inny był też przedni błotnik. Początkowo były to modele jeszcze z tym starszym silnikiem, z silnikiem, który nazywał się CI, Cast Iron, silnikiem, który miał trzy oddzielne korpusy. Motocykl tak bardzo się spodobał, że postanowiono budować ręcznie limitowaną wersję specjalną tego motocykla. Dla nabywców, dla tych, którzy ten styl bardzo cenią, uwielbiają, dla tych, którzy poszukiwali takiej maszyny. Tutaj mamy już model Electra EFI. Czyli jest to ten model z silnikiem UCE. Może trudno w to uwierzyć, ale wyobraźcie sobie, że rama, zawieszenie tylne, przednie oraz silnik tego motocykla, przy którym teraz stoję, jest dosłownie identyczne z modelem C5. Różnice są naprawdę kosmetyczne. Oprócz tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że silnik jest inny. Inne są tylko pokrywy. Silnik tego motocykla ma dokładnie takie parametry jak silnik prezentowanego już na poprzednim filmie modelu C5 Classic. To jest 500, jednocylindrowa, dwuzaworowa, popychaczowa. Rozwija 28 koni w konfiguracji fabrycznej. Z tym wydechem, jak zmierzono w Indiach na hamowni, jest to koni już 30. Ma 41 Nm, pięciobiegową skrzynię biegów. Tak powstała limitowana, ręcznie montowana wersja specjalna motocykla Royal Enfield Electra EFI, czyli Clapman, a więc wyjątkowy po raz drugi. Według naszej najlepszej wiedzy ten motocykl w tej wersji z tym silnikiem UCE jest jedynym Clapmanem w Polsce, a więc wyjątkowy po raz trzeci. Spójrzcie na tą reklamę. Fajny motor. To Cafe Racer jest. Cafe... Ten konkretny egzemplarz, jak powiedziałem, przecież i tak jest jedyny w Polsce z tym silnikiem. Dzięki naszej redakcji miał okazję zagrać, wystąpić w tej właśnie reklamie. A w tej reklamie, jak widzieliście, jeździł na nim, sami wiecie kto. Wyjątkowy, po raz czwarty. Rockers z krwi i kości, Wojtek Turyk, kiedy powrócił ze Stanów do Polski, bardzo poszukiwał motocykla, który przypominałby mu jego młodzieńcze motocyklowe wojaże. Szukał takiego motocykla oczywiście wśród neoklasyków. Nawet kilka z nich posiadał. Niestety nie spełniały jego oczekiwań. Oczekiwania te były bardzo konkretne, odnosiły się nie do osiągów, tylko do stylu. Wtedy, w 2011 roku, trafił na zdjęcie tego modelu. Zdecydował go kupić i sprowadził go prosto z Wielkiej Brytanii. Jak wieść niesie, był to jeden z ostatnich motocykli, jakie wyprodukowała Watsonian Squire. Wojtek przywiózł go do Polski i tutaj u niego w salonie motocykl przestał 7 lat.
To dowód na to, że te motocykle świetnie się spisują nie tylko wtedy, kiedy jeżdżą. Te właśnie klasyczne czy neoklasyczne motocykle, ich zadaniem jest karmić doznania wzrokowe właściciela. Równie dobrze mogą to robić stojąc czy jeżdżąc. W końcu Wojtek zdecydował się wreszcie rozpocząć eksploatację. Jak się wkrótce okazało, po bliższym przyjrzeniu, kiedy zaczął jeździć, zaczęły mu przeszkadzać pewne nowoczesne wykończenia tego motocykla. Co Wojtkowi przeszkadzało? Bardzo nowoczesne przełączniki, plastikowe, przy manetkach również bardzo nowoczesnych. Nowoczesny i bardzo skuteczny hamulec tarczowy. Oraz bardzo nowoczesny, jak na ten styl oczywiście, układ zasilania, wtryskowy, sterowany elektronicznie. Wojtek postanowił eliminować te wszystkie niedogodności, te wszystkie mankamenty wizualne. Krok po kroku, konsekwentnie. Najpierw w odstawkę poszły oryginalne przełączniki Magura. Zabieg ten wykonaliśmy tutaj, w naszej hobbystycznej motocyklowej klinice. Zostały założone repliki bardzo stylowych przełączników firmy Lucas. Założony został już wcześniej zresztą amperomierz. Dwie kontrolki. Właściciel zdecydował się zrezygnować ze stacyjki, również na rzecz stylowego, zgodnego ze stylem motocykla przełącznika. Zamienione zostało też całe przednie koło. Chodziło o usunięcie tarczówki. Założone zostało koło przednie z wcześniejszych wersji Enfielda. To właśnie z bębnem z podwójnym rozpieraczem. Na samym końcu kolej przyszła na zasilanie wtryskowe. Właściciel długo namawiał mnie, bym pomógł mu w usunięciu tego urządzenia. To również wykonaliśmy tu, w tej naszej hobbystycznej klinice motocyklowej. Po krótkim rozpoznaniu okazało się, że istnieje w Indiach taka wersja motocykla z tym właśnie silnikiem UCE, która pracuje fabrycznie na gaźniku. Wersję tę wzięliśmy za wzór, ponieważ przeróbki niektórych nawet znanych producentów, sprzedawców tutaj europejskich nie są, mówiąc szczerze, zbyt profesjonalne. Zakładają one bowiem, że układ sterujący wtryskiem będzie nadal odpowiadał za zapłon, a więc wymaga to zaślepiania różnych wtyczek różnymi rezystorami, podwieszania wtryskiwaczy pod zbiornikiem paliwa. I tak centralka pracuje w trybie awaryjnym, więc trzeba po prostu wyłączyć kontrolkę. To nie jest rozwiązanie profesjonalne. To była jedna z poważniejszych operacji. Wymagała demontażu bardzo wielu elementów. Trzeba było wymienić całą instalację elektryczną. Do tego koło sygnałowe na wale korbowym. Trzeba było zainstalować też oryginalny elektroniczny układ zapłonowy, który sterował zapłonem w tej indyjskiej gaźnikowej wersji. Na koniec oczywiście zainstalowany został gaźnik. Indyjska wersja miała gaźnik pracujący na stałym podciśnieniu. Tutaj jest najprostszy gaźnik Amal. Ze względów estetycznych właścicielowi zależało, żeby właśnie ten gaźnik tutaj się znalazł. Podsumujmy, co zostało zrobione w tym motocyklu. Zostały usunięte bardzo ergonomiczne i niezawodne przełączniki z kierownicy. Został usunięty bardzo skuteczny i nowoczesny hamulec tarczowy. Został usunięty bardzo sprawny układ zasilania, wtryskowy. Pamiętajmy, że wtrysk jest urządzeniem aktywnym. Ono bardzo szybko reaguje na zmianę warunków, na ruchy manetką, zwłaszcza w konfiguracji z oprogramowaniem typu domestic. Natomiast gaźnik jest elementem pasywnym. Nie może równać się z dobrze dostrojonym układem wtryskowym. Mamy więc trzy dość poważne modyfikacje i z technicznego punktu widzenia każda z nich to było właściwie pogorszenie właściwości eksploatacyjnych motocykla. Jaki więc był cel tego wszystkiego? Otóż cel był taki, by przywrócić czystość stylu tego motocykla. Taki cel obrał sobie właściciel. Chciałby zniknęły z jego motocykla wszystkie elementy świadczące o tym, że jest to konstrukcja współczesna. Z czystych pobudek estetycznych. Liczy się po prostu to, że dzięki tym przeróbkom można doświadczać właśnie tych wszystkich cech, tego pełnego spektrum tych wszystkich doznań, jakie te motocykle oferowały w latach 60. i 70. I o to właśnie w tym wszystkim chodziło. Jedyny egzemplarz Clubmana w Polsce przeszedł dość unikalne modyfikacje. Wyjątkowy, po raz piąty.